Połączenie innowacyjności i potrzeb. Nantes jako firma no, bardzo innowacyjna ma pomysł i patent swój na wprowadzanie drobnych cząsteczek w różne preparaty, a Stomadent ma zapotrzebowanie na dobre pasty do zębów. Obie firmy wspierają się nawzajem w takich działaniach promocyjnych i marketingowych, czyli pasta wyprodukowana przez Nantes jest doskonale rozprowadzona i sprzedawana pacjentom Stomadentu. Innowacyjność ta polega na połączeniu tych drobnych cząsteczek hydroksapatytu ze składnikami, które się potrafią dobrze asorbować w kość, przy zębie i pozwalają osiągnąć szybszy efekt leczniczy. Nie wszystko sami jesteśmy w stanie wymyśleć. Wsparcia nam udzieliła Polska Akademia Nauk, Instytut Niskich Temperatur we Wrocławiu, od którego odkupiliśmy częściowy jakby skład tego całego pomysłu, czyli patent na hydroksapatyt. Szczególnie u osób, które mają wrażliwe przyzębie. Tam, gdzie nie można do końca wyszczotkować zębów, tam, gdzie jest wrażliwe, krwawiące dziąsło, pasta w tej postaci dosyć dobrze dezynfekuje, łagodzi i jednocześnie ma duży wpływ na mineralizację szkliwa. Hydroksapatyt jest częścią składową naszego organizmu. Wchodzi w skład kości, zęba. Generalnie jest to ta właściwość albo wody, która jest naszym patentem. Czyli wody o zmienionej strukturze, która pozwala na lepsze rozpuszczanie, na lepsze wchłanianie każdego związku organicznego. W tym momencie nie musimy się męczyć nad osiąganiem struktur nanocząsteczkowych. Wystarczy, że woda wiąże tak struktury wapnia, że jest on bardzo dobrze przyswajalny. Stosunkowo niedawno ten produkt pojawił się na rynku i w zasadzie jest to taka wersja pilotażowa, żeby właśnie pacjenci ocenili smak, zapach, efekt. Na razie wszystkie odzewy są bardzo pozytywne, co pozwala nam no, już projektować następne pasty. Najbliższą taką produkcją będzie pasta wybielająca. W dwóch wersjach. Dla gabinetów, czyli wersja profesjonalna, gdzie dentysta będzie sam aplikował i sam wykonywał zabieg oczyszczania taką pastą. I druga wersja do domu, gdzie pacjent podtrzymuje swoją chęć wybielania i używa jej jako właśnie wybielacza. Dbamy o pacjenta, nie udajemy. Więc dbamy. Schorzenia stomatologiczne są różnego rodzaju. To nie są tylko i wyłącznie ubytki próchnicowe. To jest leczenie ortodontyczne, to jest leczenie protetyczne, implantologiczne. Zakres potrzeb społeczeństwa jest jeszcze bardzo, bardzo duży. A to, co staramy się zrobić, to chociaż ulżyć pacjentom, żeby mieli dobry produkt i żeby jakaś większa skuteczność była niż tych past, które są obecnie na rynku.